Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, redaktor Sławomir Ziemiński. Właśnie jesteśmy na placu, gdzie stoi pomnik Józefa Piłsudskiego. Po drugiej stronie mamy Żak, a ulica się nazywa Wojska Polskiego. Tam widać flagi biało-czerwone, tam jest pomnik naszego marszałka Piłsudskiego, znanej postaci w polskiej historii. Za chwilę będziemy przyjeżdżać, to będę mógł go pokazać od czoła. Tramwaj ruszył, jedziemy do Gdańska Głównego. Tramwaj linii numer 6 do Migowa. Jedzie. Właśnie tu mamy pomnik Józefa Piłsudskiego. Bardzo dobrze teraz go widać, bo słońce świeci. Wyjeżdżamy do Wrzeszcza, do Galerii Bałtyckiej. Tutaj kiedyś były koszary, jednostka wojskowa była rosyjska, stała. No i tam dalej niebieskie bilety były z tyłu. No już rosyjskich jednostek nie ma dawno, niebieskich biletów też nie ma. A przebudowali ten koszar, zbudowali no, teraz osiedle mieszkaniowe, które się nazywa Garnizon. No tutaj mamy estakadę, gdzie można jechać na lotnisko gdańskie Rępiechowo. Przedjeżdżamy pod estakadą, przejeżdżamy. No i tu jest po lewej stronie Galeria Bałtycka. Galeria Bałtycka. To taki przystanek. Jedziemy dalej za chwilę. Ludzie wsiadają, no a tramwaj jest bardzo dobry w firmie polskiej, zbyt gorszy. Ja do następnych wsiadam. Proszę zjeść. Specjalne miejsca dla niepełnosprawnych, poniżej są widać. Jedziemy dalej, tu jest wysepka. Masa firm się mieści na wysepce. No. Nawet można miody kupić naturalne. Wyjeżdżamy teraz do centrum Wrzeszcza. No, Wrzeszcze stał teraz jakąś centrum biznesu, można powiedzieć, bo tu dużo firm się mieści, banków. Pobudowali potężny wieżowiec, największy chyba w Gdańsku, w którym się mieści PKO, Bank Polski, ulica Klonowa, Gdańsk-Rzesz. Tu mamy park, piękne łabędzie sztucznie, taka figurka. Łabędzie są zrobione z metaloplastyka. No i tam jest fontanna też, ale zima nieczynna, jak idziemy. No i park tutaj taki jest malutki. Wyrek. Idziemy dalej. Mamy czerwone światło, a tu jest hotel Szydłowski. Za chwilę będziemy mieli po prawej stronie. No i piekarnia Szydłowski. No, jest to znany gdański biznesmen. Jak wiemy, to był, no, był prezesem Królem Piekarzy, go nazywano Andrzej Szydłowski. Radny gdański, który, no, który założył Światowy Związek Piekarzy, był jego prezesem. Światowy Związek Piekarzy. Andrzej Szydłowski, prezesem tego związku. Był, nie wiem, czy aktualnie jest. Jedziemy teraz do pierwszego centrum handlowego, jakie powstało w Gdańsku, to jest Manhattan. Tutaj jest olbrzymi wieżowiec PKO, bank PKO się mieści, to jest taki wielki wieżowiec. Onegdaj, no, nazywano go dolarowcem. Tutaj marynarze wykupywali mieszkania, no i panie lekki obyczajów też, a na dole był Pewex. Onegdaj, w dawnych czasach jeszcze, bo teraz trochę to się pozmieniało, no tam
Jak widać, zbudowano cztery wieżowce obok, których nie było kiedyś. Bo tam była zajezdnia tramwajowa z tamtej strony, gdzie te cztery wieżowce z tyłu. A tutaj to na terenie, gdzie jest ogólnie napisane, gdzie jest Manhattan, kiedyś był taki pusty plac. Pod kominkiem była restauracja, pamiętam. No i było to, no i handlowali też, rynek taki kiedyś zrobili, zaraz po 90 roku. A teraz tu po tym rynku nastało już nowoczesne centrum handlowe, Manhattan się nazywa. I tutaj, prawda, no w tej chwili konkurencja przejęła klientów bardziej, bo Galeria Bałtycka jest najpotężniejszym w tej chwili w Gdańsku centrum handlowym. Ale budują już następne przedwarstwo w Gdańsku. Wtedy koniec budowania centrów handlowych. Tutaj proszę bardzo, tak wygląda Manhattan, tak wyglądają te cztery wieżowce, które mówiłem. Tam się mieści też konsulat rosyjski, tam no, ulica Batorego. A tu jedziemy dalej, tu jest Jaszkowa Dolina. Miszewskiego, Teatr Miniatura. No tak fajnie zapowiadają dzieci przystanki w tramwaju gdańskim. Tu przyjeżdżamy, tutaj przecież stare jeszcze, bo było zaraz powojenne budynki zbudowane. Takie niskie, trzypiętrowe, bez windy. No tu się bank mieści nawet, a banków mamy dużo. Co chwilę jest bank. Dojeżdżamy do Studzienki ulica. To jest ulica do Studzienki i tam widać też centrum handlowe, no tam dalej wybił się z Politechnika Gdańska. Tutaj mam firmę nieruchomości, sprzedaję. Miszewskiego, Teatr Miniatura. No właśnie, Teatr Miniatura, za chwilę będziemy go mijać i Radio Gdańskie jednocześnie będzie zaraz też koło niego. Teatr Miniatura mieści się przy siedzibie Radia Gdańsk, Polskie Radio Gdańsk, znana firma. No tam kiedyś, no też w tym studiu, w kampanii wyborczej brałem udział i nagrywali moje spoty wyborcze. Ja kandydowałem do Rady Miasta, czy do Sejmiku Wojewódzkiego, ale wiele razy kandydowałem. Jedziemy dalej. Tutaj gołąbki siedzą na balkonie, widać ładnie. Mamy minus 10 stopni. Tutaj była kiedyś stacja paliwowa, a teraz jest no, pub. To jest Radio Gdańsk, siedziba. Radio Gdańsk, a tu jest Teatr Miniatura właśnie. Dla dzieci. Idziemy dalej. No, tutaj będzie Politechnika, tutaj studenci będą wysiadać albo wsiadać. Politechnika Gdańska, jak widać. A po drugiej stronie Opera Bałtycka się mieści. Następny przystanek będzie Politechnika. Proszę bardzo, Politechnika jest, no widać tam potężne, to jest ponad 100 lat ta uczelnia już ma. Tam pracowałem kiedyś, byłem asystentem profesora na Wydziale Chemicznym. W katedrze aparatury mieszalstwa chemicznego. Pomagałem prace inżynierskie studentom tworzyć. Jedziemy dalej, tutaj ma wejść główna droga na Politechnikę. Odremontowany, dach nowy zrobiony, budynek zadbany. A teraz będzie Opera Bałtycka. Pewnie usłyszymy coś z muzyki. Następny przystanek. Opera Bałtycka. No właśnie, to jest fajne, nie? Zapowiedź stacji. Opera Bałtycka zaśpiewała nam tutaj nawet. Tu mamy park, tu kiedyś był cmentarz. Zamieniono go w park. Pamiętam te czasy, kiedy tutaj no, likwidowano te nagrobki stare, bo to był bardzo stary cmentarz. Opera Bałtycka. To właśnie tu jest opera z tej strony, z lewej. Jesteśmy teraz na stacji Opera Bałtycka. I jedziemy dalej do dworca kierunek. Następna stacja to będzie Akademia Medyczna, zaraz zapomnę o tym, nie? No,
tramwaje pełne, bo bus jest, ludzie jeżdżą tramwajami. Niektóre samochody dzisiaj nie odpaliły pewnie. W takim razie minus 10, nie zawsze się da uruchomić silnik, szczególnie w dieslu. No ale w Gdańsku smogu nie ma. Co słyszałem, że jest na południu Polski, w Warszawie. W Gdańsku wiatry wieją od morza i wydmuchały te spaliny. Więc mamy piękną pogodę dzisiaj. Jedziemy dalej. Tu kiedyś było pogotowie. A przychodnia jest? Następny przystanek. Jest przychodnia. Wojewódzkie Centrum Onkologii zrobili. A tam przy Traugutta będzie Lechia Gdańsk, klub sportowy znany. Tutaj piękna wieżyczka. Proszę bardzo. A tutaj mamy przychodnię wojewódzką stomatologiczną. Na rogu, w tym żółtym budynku. Korzystałem też z jej usług ponegdaj. Traugutta. Jesteśmy tutaj przy Traugutta i za chwilę będziemy widzieć drogę, na gdzie kibice zawsze tędy idą na Lechię, na mecze. Stadion Lechi. To jest stary stadion Lechi, ale tam też się jeszcze czasem jakieś mecze odbywają. Bo teraz no, stadion to jest ten nowy, co na Euro wybudowali. No ale tu jest właśnie stadion stary Lechi na ulicy Traugutta, to jest ten przystanek właśnie. Ale tu też jeszcze się mecze na prawie odbywają. No to Traugutta przy tym stadionie Lechii Gdańsk, klub budowlanych. Teraz podjedziemy już do Akademii Medycznej. No przepiękna zima, zrobiła swoje, widoki są ładne. Nawet tramwajem jadąc po Gdańsku można zobaczyć park przed Akademią Medyczną. To jest park, to jest kościół. Uniwersytet Medyczny. No, teraz to się nazywa już Uniwersytet Medyczny. Onegdaj nazywała się Akademia Medyczna. Wszystko się zmienia. Centrański Uniwersytet Medyczny, tak jak tu pisze. Uniwersytet Medyczny. Chyba trochę jest brudno, także nie bardzo to będzie wyraźny obraz, no ale trudno, ja za jakiś szyb w tramwajach nie odpowiadam gdańskich. Tego jest firma, która przewozy Zakład Transportu Miejskiego organizuje. No dzisiaj miałem dwie kontrole. Taka firma Renoma znowu nie kontrolowała bilety. No jedziemy dalej. Słońce świeci prosto w oczy. Dzisiaj słońce jest pięknie, pogoda. Mimo mrozu warto na spacer się wybrać w Gdańsku. Szczególnie nad morzem. Chodowieckiego. Tam zwierzę jakaś. No tutaj było pogodowie, to Centrum Medyczne Pogodowie było ratunkowe nagle, z dawnych czasów. Już teraz nie ma. Chodowieckiego. No niebawem będziemy po dworcu Gdańsku głównego. Rzecz Chodowieckiego. Idziemy. Tutaj jest tak zwany plac zebrań ludowych. Postawili teraz nadmuchany taki namiot, tam jest lodowisko. Ale latem tu są koncerty. Tutaj jest taka muszla koncertowa zawsze. Co roku to było, to pamiętam jeszcze obchody 1 maja. Następny przystanek. Brama Oliwska. Brama Oliwska właśnie. To jest ten przystanek. Ulica 3 maja. Brama Oliwska. Prowadzi tam do Urzędu Pracy. Gdańskiego Urzędu Pracy. A tutaj jest lodowisko, można sobie pojeździć na łyżwach teraz zimą.
I tu mamy most, drugi zbudowali, ten żółty most, to jeszcze z czasów sierpnia 80 roku. Pamiętam, że tam jeden na stoczni mówił w czasie strajku, jak byłem na sali BHP, że w 80 roku pomalowano go na żółto, bo to symbolizuje wolność, żółty kolor. Tak, tak twierdził ten, który tak zaprojektował w 80 roku. No, mosty łączą, powinny łączyć. Łączyć ludzi, tak. I brzegi też. Zobacz, to jest wiadukt nad pociągami, dokładnie ten żółty obiekt. I tam obok budowano, widać parking piętrowy już stoi i tam pomnik Trzech Krzyży widać też pod Stocznią Gdańską i dźwig. Tak to wygląda dzisiaj. O. Tutaj mamy trochę zieleni. Następny przystanek. Dworzec Główny. Wejdziemy za chwilę. Tam idziemy na Górze Gradowej, Wielki Krzyż. Wielki Krzyż na Górze Gradowej ponad Gdańskiem góruje. No jest to Góra Gradowa. Tam są forty napoleońskie. Pustnie. Idziemy Dworzec Gdański teraz. I no trochę po słońce mamy, ale jedziemy do przodu. O, tutaj widać ten krzyż, co mówiłem. Na Górze Gradowej. Arcybiskup Świętej Pamięci Gosłowski go poświęcił. Sam byłem tam w tym momencie, jak to dokonano tego poświęcenia ładnych parę lat temu. No i ten, tutaj mamy kościół polsko-katolicki. Kościół polsko-katolicki. Tam jest, prawda, taka parafia. No i dworzec Gdański tutaj już się zbliża. Za chwilę będziemy na dworcu. Tutaj mamy siedzibę Solidarności Komisji Krajowej, obok, po lewej, i Zielenia Gdański po lewej. O, tutaj właśnie widzimy, bo to jest budynek Solidarności, ten po lewej. A tutaj mamy już dworzec. Mamy dalej, perony są, nasz główny, widać napis, peron piąty. Tutaj to pierwszy budynek, on kiedyś był kasami dla szybkiej kolei miejskiej. Teraz tam w tym budynku dworca zrobili KFC. Więc, a tam w drugim dworcu głównym to jest McDonald's nawet, no to, ale podobno to ma się zmienić. Mają te firmy opuścić ten dworzec i ma być to typowo pomieszczenia dworcowe. Poczekalni inne rzeczy. Dworzec główny wygląda tak, to jest bardzo stary dworzec. Zabytek, można powiedzieć, klasy zerowej. Gdańsk Główny. Tak wygląda. Tam była, na dole z tamtej strony, w tym małym budynku była Poczta Polska, nie wiem czy jeszcze jest, całodobowa. A tu obok była przychodnia kolejowa, w tym czerwonym budynku. W tej chwili już po remoncie, bo była renowacja tego budynku, jest hotel tutaj, już zaczyna działać, więc już nie będzie przychodni kolejowej, będzie hotel. Działał. Druga strona tutaj jest, o, widać tak. To kiedyś było kino, znaczy teraz jest kino Krewetka, kiedyś była restauracja Krewetka, w tamtych czasach dawniejszych. Ruszamy dalej. Gdzie można było kupić ryby, zjeść ryby. Sklep rybny był, Krewetka. No ja to miałem biuro Polskiej Organizacji Bezrobotnych w 90-tych latach. A tu mamy Central Hotel. Właśnie ten hotel, który teraz powstał w miejscu budynku, w którym kiedyś była przychodnia kolejowa. Central Hotel. Ładnie to wygląda po renowacji. Następny przystanek. Pocisko. No, Pocisko. Tutaj mamy no, siedzibę Rady Miasta Gdańska, prawda? Rada Miasta tutaj się mieści. Tu onegdaj był Żak, klub studentów, gdzie nasz znany aktor Cybulski, Zbigniew Cybulski, tutaj no, też robił swoje tam działania.
On zginął, wskakując do szybkiej kolei miejskiej do pociągu. No ale tutaj się obraduje Rada Miasta Gdańsk. I często bywa tutaj też prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, który się czynnie, już 20 lat jest prezydentem. No, można powiedzieć, przyspawał się do tego, do tej funkcji, do tego siedzenia. Rada Miasta Gdańsk, ja się bardzo, tak jest, flaga gdańska na górze góruje, powiewa. No, a tam już, tak jak mówiłem, lot. I tam widać dźwigi, bo tam się buduje następne centrum handlowe. No i będzie u nas kolejne centrum handlowe, dużo większe niż dotychczas. No tutaj blisko będą mieli urzędnicy, bo tu urząd wojewódzki jest, urząd miejski. Także będą chodzić sobie na zakupy pewnie urzędnicy. Dlatego im tak blisko zrobili te centrum handlowe. To jest rondo. Tu po lewej stronie, tam jest, będziemy przejeżdżać, to może się dało sfilmować, będzie Jan III Sobieski, pomnik króla, naszego hetmana koronnego. Także dzisiaj naprawdę przepiękna pogoda, warto się wybrać na spacer. Mamy dzisiaj 11 stycznia 2017 roku. No za chwilę będę musiał zakończyć ten reportaż, bo będę już wysiadał przy locie. Idziemy dalej, właśnie mijamy rondo, za chwilę spróbuję pokazać Sobieskiego, jeżeli mi się uda. Tu po lewej stronie widać pomnik Sobieskiego. No, tu jest PKO, no i tutaj już wysiadam. Tutaj już kończę. Pozdrawiam z Gdańska, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński. Dziękuję.